10 największych gal KSW. W zestawieniu oczywiście pominąłem wczorajszą galę w Dublinie, ponieważ jeszcze nie ma informacji dotyczących dokładnej frekwencji. 10. Cage Time Gala miała miejsce 17 maja 2014 roku w Ergo Arenie w Gdańsku. Była to pierwsza gala KSW, w której zawodnicy zamiast walczyć w ringu, przenieśli rywalizację do klatki, która jest charakterystyczna dla mieszanych sztuk walki. Walka wieczoru to Halidow-Falko. Wydarzenie oglądało na żywo 11,5 tysiąca osób. 9. Halidow kontra Karaoglu Taką samą frekwencję zgromadzono w trakcie innej gali odbywającej się w gdańskiej Ergo Arenie. Dwa lata później w tym samym miejscu ponownie pojawił się mistrz Halidow, pokonując po wątpliwej decyzji sędziów niemieckiego zawodnika tureckiego pochodzenia Aziza Karaoglu. Dodatkową kontrowersją był fakt, że turecki zawodnik wszedł do ringu przy brzmieniach hymnu Al-Kaidy. 8. Dzień sądu 18 września 2010 roku łódzka Atlas Arena zgromadziła 13 tysięcy widzów. W ringu można było oglądać takie sławy jak Pudzianowski, Błachowicz, Kułak, Saleta, Puchaka, Górski, Mańkowski czy Kornik. Pod kątem obsady była to jedna z najlepszych gal w historii. 7. Zemsta. Ponownie łódzka Atlas Arena. 26 listopada 2011 roku odbyła się gala, która miała zasłynąć z walk rewanżowych. W walce wieczoru spotkał się Mamet Halidow z Taylorem. Na żywo wydarzenie widziało 14 tysięcy osób. 6. Pudzianowski kontra SAP. Trzeci raz na naszej liście Atlas Arena i drugi raz 14 tysięcy osób na widowni. 12 grudnia 2012 roku przeszedł do historii jako pierwsza gala KSW, na której można było zobaczyć walkę kobiet. W kategorii do 55 kg zmierzyła się Marta Chojnowska z Poliną Suską. 5. Starcie gigantów. Ostatni raz 14 tysięcy osób zgromadziła ponownie Atlas Arena w łodzi. Hitem gali było starcie mistrza olimpijskiego Pawła Nastuli. Z jednym z najlepszych polskich zawodników wagi ciężkiej Karolem Bedorfem. Ponadto na gali pojawił się Mariusz Pudzianowski, Różalski, Mańkowski i Materla. 4 Reload 6 grudnia 2014 roku KSW odbyło się w Krakowie w Tauron Arenie. W walce wieczoru ponownie pojawił się Halidow, zaś wagę ciężką zaprezentowali Mariusz Pudzianowski i wcześniej wspomniany Paweł Nastula. Widowisko zgromadziło 18 tysięcy widzów. 3. Halidow kontra Materla. Rok później ponownie w Krakowie zgromadzono 18 tysięcy widzów. Tym razem walką wieczoru było starcie dwóch mistrzów wagi średniej, a prywatnie przyjaciół – Mabeda Halidowa i Michała Materli. Ponadto w walkach mistrzowskich pojawił się Karol Bedorf i Kornik. 2. Circus of Pain. Ostatni raz na naszej liście krakowska Tauron Arena. W walce wieczoru starcie na szczycie Karol Bedorf kontra Fernando Rodriguez oraz debiut w KSW. Muzyka. No dobra, żartowałem. No tego czegoś. Widowisko oglądało 20 400 osób. Jeden Koloseum, największa gala w historii KSW i jedna z największych gal MMA w Europie. 58 tysięcy widzów zgromadziło się na warszawskim Stadionie Narodowym, gdzie zawalczyli m.in. Halidow, Pudzianowski, Różalski i wielu innych. Wśród walk pojawiło się dość wątpliwe starcie Łukasza Jurkowskiego, który jako ulubieniec warszawskich kibiców Legii wygrał bardzo naciąganą walkę. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a jeśli napiszecie w komentarzu super, zostawił Wam serduszko. Cześć!